Cześć, dzień dobry, witam Was serdecznie w kolejnym odcinku i dzisiaj bierzemy się za porządki w toaletce z tego względu, że tutaj jest po prostu istny bałagan i będziemy sprawdzać kosmetyki, tych, których nie używam, tych, których nie mam zamiaru używać, będziemy po prostu wyrzucać, a te, które po prostu będą do zużycia, to będziemy przekładać. Zmienimy sobie też może tutaj w tej mojej pudełeczku, także nie przedłużając. Zaczynamy. To jest szuflada numer 1. Ja i tak już mam dosyć mało tych kosmetyków, bo kiedyś miałam ich więcej, a teraz mam ich zdecydowanie mniej, ale i tak. Tu mamy podkłady. I teraz tak. Bardzo fajny podkład. Dużo go zużyłam i zużywam go regularnie. Zostaje. Podkład, który odkryłam w tamtym roku, zostaje bardzo dobry. Podkład, który mniej lubię, ale też zostaje, bo nie ma go tu aż tak dużo i też go zużywam w miarę regularnie. Wet n Wild. Słuchajcie, to jest podkład, który kiedyś był lepszy. Teraz jest on zbyt różowy dla mnie i niezbyt dobrze wygląda na mojej twarzy, więc pożegnam się z nim. Podkład, który kupiłam na promocjach poświątecznych, Fenty Beauty Pro Filtr, i powiem Wam, że mam do niego mieszane uczucia, ale zostawiam go z tego względu, że zużywam go też codziennie praktycznie, ponieważ tym podkładem rozjaśniam sobie ciemniejsze podkłady z lata. Tu mam Estée Lauder Double Wear, ale mam... Aha, to jest moja resztóweczka, taka totalna resztóweczka, która posłuży mi na make-up do Londynu, bo będę po prostu od 12 w nocy na nogach i pewnie się będę kładła gdzieś o 22 dnia następnego i tak tyle czasu będę miała make-up, więc no mam nadzieję, że Estée Lauder sobie poradzi. Tu mam drugi Estée Lauder, zobaczcie jakie to jest wszystko zakurzone, masakra. Estée Lauder, to jest kolor Alabaster, czyli bardzo, bardzo jasny. Zostawiam go ze względu na być może jakieś halloweenowe makijaże. Tu mam podkład, który nie pamiętam jak się sprawdzał. To jest Kobo matujący. Mam numer 101, więc on jest teoretycznie na teraz i po prostu muszę go przetestować, bo nie pamiętam, więc go zostawiam. No i mam tutaj jeszcze podkład od Miss Sporty Naturally Perfect i to jest podkład, który bardzo lubię i też go tutaj już aż tak dużo nie ma i też go staram się zużywać na bieżąco, chociaż to jest dosyć ciemny odcień, 101 Golden Ivory, bo ja go używałam głównie latem. Ale właśnie go rozjaśniam tym podkładem od Fenty Beauty. Mam bardzo dużą ilość kredek do oczu i właśnie tych kredek się muszę trochę chyba pozbyć. Mam dwa eyelinery, które bardzo lubię. To jest eyeliner z Golden Rose, takim odcieniu niebieskim i taki w odcieniu złotym i dosyć często ich używam. Myślę, że niedługo się z nimi pożegnam, bo już trochę robią grudki, ale jeszcze dam im z miesiąc, dwa szanse. Tu jest czarny eyeliner, który jeszcze maluję. On swoją drogą był hitem, to jest ten od Eveliny Kosmetycznej i go zostawię jeszcze. I teraz tak, tu mam kredki i powiem Wam tak, że ja tych kredek mam dużo i naprawdę nie wiem, które mam zostawić, a które mam wyrzucić, bo mam ich sporo, naprawdę mam ich sporo. O, ta kredka na przykład jest do wyrzucenia, ta niebieska, bo ona, ta niebieska od Essence, dlatego, że jest twarda, jest bardzo twarda i taka ostra się zrobiła i nie mogę się jej jakoś tak przemóc i rzadko ją używam, więc ona idzie out. Mam kolejną czarną. O, i ta czarna też jest taka bardzo nieprzyjemna. To jest z Avonu, ona też idzie w odstawkę. Ta jest bardzo przyjemna, ta zostanie. Tu mam taki pisak z temu, w odcieniu zielonym, tu go nałożyłam i na ręku on wygląda ładniej niż na oku, ale zostawię go jeszcze, żeby nie było. Tu jest beżowa taka, także ją też zostawię. Mam dwie zielone. Znaczy ta jest taka bardziej morska, a ta jest taka typowo zielona. Dużo jej jeszcze tutaj mam. Bardzo ładna jest ta zielona. Ta zielona od Essence jest dużo ładniejsza niż ta z Gosha. To jest z Gosha,
a ta jest z Essence i ta z Essence jest ładniejsza, ale zostawię jedną i drugą. I tu mam takie letnie kolory. Ta kredka różowa jest też ładna. Zostawię ją w razie, gdyby mi kiedyś zachciało się jakiś kolorowych makijaż. Jumbo, bardzo fajna kredka, wyraźna, biała, gruba, dobrze się nią maluje. I tutaj mam taką zwykłą, białą z Lovely i też ją zostawię, bo też się jest bardzo, bardzo fajna. Co tutaj tak? Proszę bardzo. Co my tutaj dalej mamy? Bardzo dobry bronzer. Tu na co dzień używam tych bronzerów od Hehan, bo chcę je zużyć. Nie używam tego, bo ten jest dla mnie bezużyteczny. Taka maź i to źle wygląda na twarzy. Ale używam właśnie tych dwóch, a tutaj jak widzicie już jest Denko. Ten jest trochę ciemniejszy, ale stwierdziłam, że będę go używać, tak wiecie, razem z tym. Także to jest kombo, które codziennie używam. Ten używam rzadziej, dlatego że mi go szkoda, bo jest fajny. Tu mam bronzer od Kiko Milano. On jest bardzo fajny, ale słuchajcie, on jest tak ciemny, że ja go nie używałam w wakacje. Mogę go używać w wakacje, bo w wakacje byłby dla mnie trochę lepszy, ale jeszcze go zostawię. Tu jest paleta rozświetlaczy od Make Up Revolution i te rozświetlacze to one są bardzo ciemne. Ten i ten jest taki sensowny po prostu jeszcze. No ale zostawię. Zostawię, bo lubię rozświetlacze. Aha, tu mamy drugi eyeliner, ale on jest suchy, więc muszę go wyrzucić. Rozświetlacz z Temu, to jest genialny produkt. Piękny rozświetlacz, bardzo fajny, polecam. O, brązowa kredka, której szukałam. I teraz tak, mam tutaj tusz do rzęs, który jest wodoodporny. Miałam zrobić test w basenie, ale nie zdążyłam, nie udało mi się. Robota mnie pochłonęła i w ogóle. I teraz on już podejrzewam, że nie będzie zdatny do użytku, więc go wyrzucam. No i tu mam dwa moje ulubione tusze, to są moje zapasy. I tutaj mam tusz od Revolution, który właśnie będę używać chyba. No i co my tu mamy dalej? Tu mamy dalej, moi drodzy, trzy kredki do brwi. I wszystkie trzy są ok, w porządku. Tu mam żel do brwi od Essence, też go używam czasami, chociaż ostatnimi czasy cały czas używam mydełka od Lash Brow. Mam go zużytego bardzo sporo. Ogólnie podoba mi się jego zapach, fajny jest. Tu mam taki stick do konturowania. Tu ogólnie był taki jasny odcień, ale rozświetlający, ale to niezbyt fajne było. Natomiast ta końcówka, jak widzicie, ja mam jej tutaj dosyć mało i też ją właśnie teraz zużywam, żeby ją po prostu zużyć i móc włożyć do denka. Róż Baby Got Blush od Essence. W porządku jest ten róż. Nie jest on jakiś szalony, ale jest spoko. Myślę, że jeszcze z miesiąc i będę musiała iść do innego, bo mi się skończy. Tu mam fajny cień, bardzo lubię ten cień, chociaż teraz go długo nie używałam. W załamanie powieki od Kobo, to jest 820 Cappuccino, też jeszcze zostanie. O, tu mam taki fajny cień, to jest żółte światło, więc może słabo będzie widać, ale on jest taki pomarańczowy. To jest taki typowy bardziej brokat, ale on wpada właśnie w tony pomarańczowe. Na wakacje bardzo, bardzo fajny. I tu mam taki złoty od Hehan, z tej samej sumie serii. No, powiedzmy, że z tej samej serii, ale ten niestety w mojej ostatniej podróży się połamał troszeczkę. No ja go tutaj sobie ugniatam i dalej go używam, bo bardzo lubię ten efekt. To jest taki złoty, totalnie błyszczący, bardzo fajny produkt i jeszcze go nie wyrzucam, także to są takie dwa fajne cienie. Paleta Denko tutaj konkretne.
Fajna jest ta paleta. Na początku nie byłam do niej pozytywnie nastawiona, ale zmieniłam zdanie. Jedyny minus, no plastikowe pudełko, bardzo słabe. Tu mam taki produkt, który nazywa się rozświetlacz z serii właśnie The Leon King, ale powiem Wam szczerze, że nie za bardzo się z nim polubiłam, bo on jest taki, taki różowawy, nie wiem co z nim zrobię, może oddam go koleżance, ładne opakowanie, ale niestety nie do końca jest to produkt dla mnie. Odłożę go. I teraz mam tutaj trzy pudry. Pudr, który polecałam już milion razy, czyli od Eveliny Kosmetycznej. Bardzo dobry produkt, to jest mój ulubieniec. Ostatnio kupiłam sobie ten od Liren i on jest w porządku. Myślę, że dalej nie przebija tego, ale wczoraj, a dzisiaj go użyłam, ten od Claresy i póki co jestem bardzo z niego zadowolona, jak wygląda na twarzy. Zobaczymy, jak będzie w dalszym użytkowaniu. No ale na razie skupię się na tym, żeby wykończyć właśnie tego od Eveliny. I tu mamy dwa takie produkty od Belle. Puder rozświetlający, wykańczający. Swoją drogą jest ok. I bronzer, który też jest super. Ja w chwili obecnej używam innego produktu, ale pokażę Wam to za chwilę. Tu mam takie produkty neonowe właśnie od Glam Shopu. Mam taki różowy i pomarańczowy, a z Mio mam taki zielony. I tego jeszcze nie używałam i tego różowego też jeszcze nie używałam, więc chciałam użyć w wakacje, ale nie było mi to dane po prostu. Robota jest wszystkiemu winna. Rozświetlacz z temu, który jest słaby. Słuchajcie, on po prostu jest taki... Źle transferuje się i ja go po prostu wyrzucam, bo mi zalega. A, jeszcze jedna kredka. Ale ta kredka nie jest taka fajna. Nie, może być. Tu mamy rozświetlacz z Catrice i on jest bardzo ładny. Bardzo ładny, ale on wędruje do studia. Tu mam taki super rozświetlacz, słuchajcie, takiej fajnej tej. Ja go kupiłam na temu. On jest dosyć małej pojemności, ale używam go na ciało, na dekolt i jest spoko. Zostawiam go w tym opakowaniu, żeby mi się nie wysypał przypadkiem. Róż. Pokazywałam Wam ten róż w ostatnim filmie kosmetycznym i powiem Wam szczerze, że jestem w szoku, że ten róż już dotknął denka, a mam go naprawdę krótko. Tu jest rozświetlacz w kremie, ale on nie jest fajny. Powiem Wam, że on nie jest fajny i ja go wyrzucam. O, tu mam w zapasie, po prostu kupiłam sobie róż w płynie z Eveliny Kosmetycznej. Ja mam akurat teraz inny numer niż miałam, mam 04. Wtedy miałam 02 i był super. Ten też jest fajny, bo już go używałam, bo się nie mogłam powstrzymać. Ale na razie zużywam ten i jak zużyję ten, to będę używała tego, który naprawdę jest bardzo wydajny. I tu w zapasie mam podkład od Liren It's a Match. Bardzo fajny podkład, polecam. Mam tutaj dwa w zapasie pudry, które muszę po prostu zacząć zużywać później. Ten jest nówka sztuka nieśmigany, nówka nieotwierany. A tutaj mam Varietę od Eveliny Kosmetycznej i ten puder średnio przypadł mi do gustu, jeżeli mam być szczera, ale go zużyję. Teraz akurat zużywam ten od Belle, to jest No Cake Bake Loose Powder, taki rozświetlający, utrwalający makijaż i po prostu używam go, tak po prostu omiatam sobie nim twarz na końcu już. Bardzo dużo tego mam tutaj jeszcze, więc wiecie, słabo. Mam tutaj bronzer z Eveliny Kosmetycznej, nawet nie wiedziałam, że go mam, ale mi się wydaje, że on mi się średnio sprawdził. Muszę to po prostu przetestować raz jeszcze. Tu mam takie paletki kolorowe, ale powiem Wam szczerze, że mam te paletki bardzo długo. Te dwie mam bardzo długo i niestety myślę, że czas jest się z nimi pożegnać, bo one są u mnie, nie wiem, 4-5 lat. Więc już długo, a nie użyłam ich wcale, od 2 lat w ogóle ich nie użyłam, także żegnam się z nimi. A tutaj mam paletkę taką szarości, ją zostawiam.
Tu mam taki pojedynczy cień. O, a ja szukałam tego cienia. Mam tutaj cień od Paezę. Taki piękny, fioletowy, ale powiem Wam szczerze, że to jest taki w sumie fioletowo-różowy, że on jest problematyczny do nakładania i też się z nim pożegnam. I teraz mam tutaj sypkie cienie. To są cienie, które bardzo lubię. Tu mam taki błyszczący, bardzo niebieski z Hehan. I mam dwa takie sypkie tutaj od Pierre René i też jeszcze je zostawię. A, i tutaj mam od Belle. Spoko jest. A tutaj jest z mojego sanatorium, patrzcie. Na pamiątkę chyba sobie zostawiłam. Pokój numer 606. Widzicie? Zostawię. No i tutaj coś jeszcze mam. Dezodorant i serum w kremie. To jest ciekawy produkt. Powiem Wam szczerze, że po prostu smarujecie tym pachy. Wiecie? To ma ogólnie taki zapach dziwny. Trochę chemiczny. Przyszedł Bartuś. Co tam? Nie idę do kina. Czemu? To piszą, że szłoby. Tak? A trwa ponad 2.20 trwa. Straciłbyś 2 godziny 20 minut, co? No, stracę to w domu kiedyś. Dziś mam za dużo pracy. No dobrze. O której jedziemy? Nie przeszkadzam. Co, a kiedy chcesz jechać? Nie wiem, bo nie chciałabym jechać jakoś wieczorem. No nie, no może mi niedługo tak. Nie wiem, za pół godziny. Zagram jeszcze z dwie rundy. Dobra, bo ja trochę głodna się zrobiłam, więc nie wiem, coś bym musiała zjeść. No, ja jadłam dużo, dużo szybciej od ciebie. To wiecie, jogurcik może jakiś. Zjem jakiś jogurcik za chwilę. Jeden cent. Tu mam dwa kremy. Normalne do twarzy. Tu mam kremy do pod oczy. To muszę do łazienki wynieść. Krem, który pokazywałam w ostatnim filmie, on jest fajny, ale śmierdzi nieziemsko. Jest to tu, puste, puste. Takie rzeczy idą na drugą stronę. Tutaj jeszcze jest sztuczna krew na Halloween. Zapasowe grzebyki i pilniczek. To też tutaj po tej stronie. Ja bym miałam ani razu założonej, bo ja nie wiem, nie umiem tego wiązać, ale wyciągnę sobie to. O! To mi pisała Karolina. Zostawię sobie to. No dobra, wyczyściłam tutaj tą wkładkę. Ta wkładka jest z Ikei i mam ją ponad 7 lat. Jak widzicie, trzyma się całkiem dobrze. Ma takie po prostu przebarwienia, których nie mogę już zmyć, ale to nic. Udało się, posprzątałam. Ciekawe na jak długo. Dajcie znać, ile razy Wy czyścicie toaletkę. Czy jesteście takimi maniakami, że czyścicie ją cały czas? Bo ja aż takim maniakiem nie jestem, ale lubię mieć czysto. Wiecie, no tutaj akurat... problemem jest też to, że my nie mamy za bardzo miejsca i wiecie, dużo rzeczy jest na wierzchu, bo nie mamy po prostu gdzie tego schować. Szafy są pełne, Bartka jest pełna, moja jest pełna, na korytarzu jest pełna, wszędzie wszystko jest pełne.
Mamy tylko dwa pokoje, więc no jest tego dużo. Niemniej jednak staramy się, żeby było w miarę ogarnięte i po prostu lubię, jak mam tak czysto na toaletce, ale to zazwyczaj jest... O, chciałam urwać sobie taki ładny... O, proszę bardzo, papierek. Ja zawsze sobie urywam taki papierek albo papier toaletowy, zawsze mam też tutaj na toaletce i po prostu tutaj sobie strzepuję nadmiar kosmetyków, jak się rano maluję, albo po prostu resztę wycieram. Czasami sobie tutaj coś nałożę, więc wycieram stąd, po prostu, żeby było. Także dajcie znać, ile razy wyczyścicie swoją toaletkę i czy lubicie czyścić toaletkę, bo ja czyścić toaletki nie lubię, ale no muszę to robić, no bo chcę mieć czysto. Także dziękuję Wam bardzo za oglądanie i widzimy się w następnych odcinkach.